Drodzy moi, szybki unboxing. Jeżeli kupicie sobie wersję kolekcjonerską, dostaniecie takie śliczne pudełko. W retailu będzie to wyglądać właśnie tak, na półkach sklepowych. Pierwszy krok, który daje gwarancję świeżości. Musicie przeciąć obie plomby z dwóch stron. I uwaga, ściągacie górę opakowania. Za każdym razem, gdy to zrobicie, usłyszycie piosenkę z motywem Star Wars. Pierwsza. Żeby zresetować, trzeba ściągnąć pudełko 5 razy, bo właśnie tyle jest melodyjek. Druga. I tak dalej. Co jeszcze jest w zestawie? Oczywiście dron na specjalnej podkładce. Dalej pudełeczko z wszystkimi akcesoriami, które jest napisane, żeby wyciągać za pomocą dwóch palców. Ciężkie. W zestawie jak w warsztacie. Kieszonki w każdej innej akcesorii. W pierwszej training cage. Druga, bardzo ładne opakowanie od kontrolera. Można je chować za każdym razem, bo wygląda po prostu bardzo dobrze. Wybaczcie moje niezbyt zręczne palce, ale robię ten unboxing po raz pierwszy. No i na koniec. W wersji kolekcjonerskiej dostanie się również dużo gadżetów. Oczywiście instrukcja obsługi. I tutaj dzieje się magia. O, proszę bardzo. Ładowareczka, dwie wymienne baterie i adapter do gniazdka. Myślę, że jeżeli kupicie sobie wersję kolekcjonerską, nie pożałujecie. Byłbym zapomniał, jeszcze są ekstra akcesoria i w przypadku tego modelu dostajemy drugiego osobnika, który może zasiadać na tym rydwanie zła. No dobra, jeszcze jedna rzecz. To jest tylko jeden z trzech modeli. Drugi. Wszystko tak samo. Plomby takie same, akcesoria, dwie baterie i muzyczka. Tym razem Rebelia. I ostatni. I chyba ten najbardziej przypadł mi do gustu.